Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zagramy sobie rankę The 1v1 i odcinek zakończy się, jak stracimy bramkę po wznowieniu. Od razu dopowiem, że chodzi mi o takie stracenie bramki bezpośrednio po wznowieniu, czyli na przykład jest 50, on ma pustą bramkę i kopie, a nie o coś takiego, że na przykład leci jeszcze na aeriala i będę miał szansę to teoretycznie chociaż obronić. Generalnie taka strata z kick-offa, że po nim nie będę już miał szans w jakikolwiek sposób wybronić piłki. Dobra, mamy mecz i tak standardowo może przypomnę, żeby nie sprawdzać długości odcinka, bo to wam zaspoileruję. Dobra, ja się tutaj skupię, żeby, o właśnie, wygrać wznowienie, a nie przegrać. No jakby to było w drugą stronę, to chyba gościu by już zakończył odcinek, ale my tutaj wygrywamy potężnie. I w ogóle, tak jak mówię, jak podobał wam się pomysł na tego typu odcinki, to zapraszam do zostawienia lajka pod tym filmem. To wtedy by się pojawiało ich więcej w przyszłości. Możecie też pisać własne propozycje w sumie. Jak co się stanie, to się zakończy odcinek, jeżeli chcecie tego typu serię. Nie powinienem na to lecieć. Dobra, wyląduję, może lepiej, będzie bezpieczniej. I strzelamy na 2 do 0. Jak widzimy, forma mutant. Dobra, ale forma formą. Natomiast tutaj zaraz można po wznowieniu stracić. Dobra, z tego nawet jak stracimy, to już nie zaliczam, że jest tu po kick-offie. Ale nie wydaje mi się, żebyśmy mieli po tym stracić. Dokładnie. Dobra, poczesujmy go trochę. W ogóle mikrofon miałem lekko krzywo ustawiony. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadzało. I teraz jak go poprawiałem, to zostawiłem opena. Niesamowicie, że to brzmi totalnie jak wymówka, ale tak było. Dobra, jadę do tego kick-offa potężnego. Mam nadzieję, że nie stracę. Okej. W ogóle pewnie zastanawiacie się, jak wpadłem na pomysł tego odcinka. Otóż ostatnio zagrałem ranketa, gdzie straciłem 10 bramek po wznowieniu i przegrałem go 11-9, więc stwierdziłem, że no, że po prostu jest to świetny pomysł, żeby coś takiego zrobić. Dobra, z tego może dla pewności, jakby to jakimś cudem wlatywało, kopnę. W sumie dobre są dla mnie te wyzwania, bo się skupiam bardziej na kick-offach. A ja zawsze miałem bardzo słabe wznowienia, więc taki challenge powoduje, że gram lepiej w sumie. Chyba, takie mam wrażenie, taką nadzieję. Dobra, Fogi zamglony. Kopię wysoko, ja to przybiję. Dostałem najgorsze... No kurde, spadłem na ziemię jak jakaś totalna pokraka. Także się właściwie wywaliłem, no i niestety mamy kolejne wznowienie. Im więcej bramek, tym więcej szans na zakończenie filmu, tak... O nie! Dobra. Nie, dobra, wyratowane. Jeszcze on nam zostawi piłę i boosta. To już w ogóle jest super. Dobra, ja to tyle trychnę, zostawię to już i zabierzmy sobie tą piłkę do defensywy. A jeszcze nie wspomniałem, że generalnie to format odcinka jest jak pewnie Progress League, czyli taka, że coś tam pogadam, spróbuję dawać jakieś wskazówki zaraz, no i generalnie komentowany gameplay. Dobra, zbierzmy przyspieszenie, tutaj mamy czas, zagraliśmy sobie za nim. Mogłem jechać, żeby go zdemować i w sumie chyba powinienem tak pojechać, ale tego nie zrobiłem. Tutaj, dobra, tym razem tak zrobiłem, pięknie. Zrespił się po naszej lewej. To jest, fejkujmy sobie i fliknijmy pod poprzeczkę. Dobra, idealnie. Okej, trochę na przypale, ale zarobimy fake kick-offa. Nigdy mnie to nie zawodziło.